Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Tak, poprzedniego odcinka nie było, tak jak to już mówiłem. Nie, no dobra, zwróciłem po prostu save'a, którego miałem w swoim folderze na kopię save'a, tak, właśnie na takie ewentualności, bo oczywiście zapomniałem, że mam w Ender Chestie jeszcze jeden totem, który by mnie uchronił od tej śmierci, ale nieważne. Tak czy siak, mam wszystko odzyskane, jest wszystko dobrze i w Ender Chestie mam po prostu wszystkie przedmioty, które uzyskałem w końcu z tamtej twierdzy, tak? Znaczy twierdzy, z tego End City, tak? Bo mnie poprawiacie w komentarzach, że to nie jest świątynia Endu, tylko End City. Dobrze, to jest End City, miasto Endu. Trochę jeszcze Shulker Shellów uzyskałem. Tą głowę smoka wziąłem, Elytrę. Co tu jeszcze takiego było? No tu są książki, tu jakiś ten mieczyk, tu jakiś taki kill-off dosyć dobry się udało ogarnąć, jakieś budki też dosyć dobre i ogólnie takie przedmioty. I ogólnie czym się dzisiaj będziemy zajmować? A tu jeszcze są właśnie te przedmioty z Edu, właśnie tu elytra, jakieś tam hełmiki i tak dalej, trochę złota i tym podobne rzeczy. Na razie tego nie wrzucałem do żadnych innych oddzielnych skrzyni, tu też mam głowę smoka. Bierzemy się dzisiaj za End, ale czekajcie, gdzie to kuźwa jest, to jest to? Tak, to jest to. Mamy tutaj mapę naszego Endu, który stworzyłem gdzieś tam kiedyś. W samym centrum mamy tą wysepkę jakby główną, tam z portalem, tam w rogach możecie widzieć te wieżyczki, które są normalnie gdzieś tam obudowane. I o ile mnie pamięć nie myli, o ile się w ogóle nie mylę, to w momencie, kiedy przerobię jakąś z tych wieżyczek, czyli na przykład tą w lewym rogu, która jest taka dosyć grubawa po prostu, i żeby ją porównać do tych innych, to powinno się tutaj zmienić to na mapie. Prawdopodobnie, bo to jest mapa wygenerowana z tego, więc jeżeli coś się zmieni, to tu się też chyba zmieni, o ile... Albo się mylę ewentualnie i będę musiał wtedy mieć nową mapę, którą... To jest Woodland Explorer map, to nie. Musiałbym zrobić nową mapę. Chyba tak. No nic, na razie będzie po prostu tak. Jest z tego co widzę, bo nie pamiętam, która to jest, która strona powiedzmy tej mapy, to... tą wieżyczkę, którą widzicie, tą taką najgrubszą, będę musiał przerobić na tą troszeczkę cieńszą, tak? Czyli ściąć te ileś tam poziomów tego obsydianu. I z drugiej strony ten obsydian mi się właśnie przyda, żeby przerobić dodatkowe te wieżyczki, bo wieżyczka tamta po lewej i tamta po prawej na dole, te takie, co takie szarawe są, no to są dosyć wąskie, będzie trzeba troszkę pogrubić, żeby były tak samo grube jak te, no jak większość z tych, tak, będą dwie takie, z jednej strony dwie, drugie, z drugiej strony takie grubsze, a resztę powinny być takie mniej więcej tak jak widzicie tam. I potem od tego będę mógł, prawda, jechać dalej z jakąś tam, prawda, budowlą i wiecie tam, nie wiem, równać teren trochę i tym podobne rzeczy. Tak więc przede wszystkim, co muszę zrobić, to odłożyć mapę, albo nie odłożyć mapę, muszę wziąć obsydian na pewno. Wziąć obsydian, wziąć jakieś dobre, właśnie, ile tego obsydianu mam, nawet nie wiem. No nie za dużo. Dobra, to zrobimy inaczej. Biorę w takim razie kill-off i faktycznie przerobimy sobie tamtą. Czekajcie, która to będzie? Silk Touch, nie, Fortune Efficiency. Tu mam w sumie Efficiency 3, 5, znaczy. Więc ewentualnie ten kill-off bym naprawił i będzie dobrze. Potrzebuję diaksu. Diaksy mam chyba jeszcze tam w mojej naprawiarce. Tu mam wszystko, to mam. Więc chyba więcej mi nie... Ewentualnie wiecie co, wezmę sobie dirt. Wezmę sobie trochę dirtu. O. I wezmę sobie oczywiście moją łopatę zarąbistą do dirtu. Dirt Destroyer. Oczywiście, żeby, prawda, sobie móc to podbudować i się szybko przekopać. Co jeszcze? Dobra, powiedzmy, że to będzie wszystko.
Wybaczcie, że tam czasami ziewnę czy coś, ale kurde, dosłownie. Teraz jest już godzina po ósmej, ja wstałem o godzinie siódmej, jakoś tak, no siódma, bo wstaję oczywiście ostatnio troszeczkę. O, kurczaczek się usmażył. Au, Blaze, usmażyłeś kurczaczka, jak śmiałeś. Śmieciu. No kuźwa, kurczaczka mi usmażył, dobra. Spierdzielam sto. Wow, wow, dobrze, dobrze, prawie się udało. Także no ogólnie chodzi o to, że spierdzielam do endu i się nie umiem wysłowić. No po prostu mam dzisiaj taki zamulony lekko dzień, bym powiedział, z tego względu, że nagrywam to dosyć stosunkowo no rano, jakby nie patrzeć. No godzina po ósmej, żeby już nagrywać, to nie jest jakaś super... super późna dla mnie godzina, to jest dosyć taka wczesna godzina, dlatego musicie mi wybaczyć, że po prostu jestem taki przybulony i aha, no i właśnie, no i dzisiaj party nie ma. Dlaczego nie ma party? Bo właśnie jest tak rano, chciałem to nagrać i myślę, no teraz na party w ogóle nikt nie będzie grał, no to myślę, to się nie będę teraz angażował, to nie chciało mi się. Nieważne, tak czy siak, który to będzie ten gruby? A, czyli tu jest ten dol, czekajcie, ja sobie zaraz biorę mapę i zaraz to skorygujemy. O, jak widzicie, jak teraz tak stoję, idę do portalu, to ta wieżyczka, która jest, myślałem, w prawym dolnym rogu, jest w lewym, jakby dolnym, jak się wchodzi tutaj. Czyli to jest ta jedna, a druga jest tam. Dobra, czyli ta gruba, to jest ta obok, czyli ta. I ją trzeba przerobić, żeby była grubości takiej jak ta. Powiedzmy, że to jest szczałeczka, ten mój wskaźnik, taka jak ta, żeby była. No nie, Edek, kuźwa mać. Edek, spieprzaj. Edek, nie denerwuj mnie. Edek, no. Luju. Przez przypadek się na ciebie, kuźwa, popatrzyłem, ty gówniaku, ty. Dobra, tak więc tą... Czekaj, bo już się zgubiłem. Tą muszę przerobić na tą. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Tak, bo jak widzicie, tu jest na 3, 2, potem znowu 2 i znowu 3, taka szersza, a tu jest 3 i na skos potem jest 1, 1, 3, więc muszę to tak ściąć, żeby to po prostu miało takie same rozmiary, czyli żeby to ściąć, muszę na pewno ściąć ten całe te potrójne, potem... Wtedy tu zostanie ścianka, to tu ścinam to, tu ścinam to, tu ścinam to. I zostanie... Dobra, będę musiał to sprawdzić, bo to będzie trudne ogólnie mimo wszystko to zrobić. To się wydaje tylko żeby tak ściąć, ale jednak będzie z tym problem. Tak więc najpierw powiedzmy, że zetnę te kanty. Kanty po prostu te obsydianowe. A potem... całą resztę po prostu dopracuję, bo jak będę chciał od razu całość... Autentycznie, jakbym kuźwa zginął, to normalnie chyba bym... Jakim cudem ja spadłem w ogóle z tego? What the fuck? Co za bullshit, ty? Ja tu mówię, co ja będę robił, a tu kuźwa takie buty, no. Nie brałem tu temu, bo kopię save'a mam sprzed w ogóle robienia czegokolwiek tego odcinka, więc nawet jeżeli zginę, co mam nadzieję, że znowu nie będzie, bo już to już się kuźwa nudne by zrobiło. To ja pierdzielę, no no chamstwo, no. Dlaczego mi tak kuźwa? Nie wiem. Normalnie będę na shifcie kuźwa. Na shifcie będę kuźwa wszystko robił, bo przecież zaraz padnę, no. Mówię, że muszę ściąć te wszystkie tutaj, te potrójne. Tu z obsydianem nic nie zrobię, ale powiedzmy, że to potem one będą takimi wieżyczkami. Tylko właśnie, bo tutaj są na różnych wysokościach, więc podejrzewam, że zrobię to i tak na takiej zasadzie, że zabuduję jeszcze ten jeden poziom na przykład, czy coś, tak żeby w ogóle nie było widać tego, nie obsydianu, tylko bedrocka. Zabuduję to wszystko w taki sposób, że po prostu nad tym był jeszcze obsydian. A skoro to jest najwyższa, widzę, wieżyczka i tamta jest ewentualnie podobnej wysokości, to po prostu tutaj jeden czy dwa poziomy jeszcze zrobię tylko obsydianowe, żeby tylko nie było widać bedrocka. Tam zresztą też, no i mniej więcej będę musiał całość, powiedzmy, ten jakiś balkonik, czy co tam tutaj zrobię, na takiej wysokości zrobić, żeby tutaj tego bedrocka nie ogarnąć, bo pod tym już chyba bedrocka być nie powinno. Tak jest, tu jest już tylko i wyłącznie obsydian. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że nie spadnę.
I teraz tak, no co, no robimy tutaj, prawda, ścinamy te... Te wszystkie te... O Jezus, to trochę będzie długo trwało. To będzie długo trwało, ale dobra, takiego odcinka nie było budowanego już jakiś czas, teraz było ostatnio, znaczy było, z budowy magazynu, ale było bardziej właśnie jakieś tam tworzenie skrzyń, takie bardziej przyziemne rzeczy bym powiedział, a teraz będą takie troszeczkę nieprzyziemne, będą takie bardziej chaotyczne i tak, mówię, nie umiem się wysłowić normalnie dzisiaj. No autentycznie, ja zazwyczaj mam gdzieś tam problemy czasami, żeby coś tam... powiedzieć i żeby się nie zgubić w tych swoich myślach, ale dzisiaj autentycznie, kurde, mam jakąś, nie wiem, blokadę, głupawkę, nie wiem, nie rozumiem tego. Może to przez to, że właśnie wcześniej nagrywam i nie jestem do tego przyzwyczajony, że tak wcześniej nagrywam, bo nagrywam zazwyczaj gdzieś koło godziny tam, nie wiem, 10 może... Po 10, coś takiego, tak żeby jeszcze zdążyć wyrobić się przez 13:30, nie? Bo ja nagrywam to zazwyczaj w ten dzień, w którym wy to widzicie, tak? Więc wtedy się mogę na przykład ustosunkować, także o, że dzisiaj jest piątek ogólnie i w ogóle, nie? Bo normalnie to no, z chęcią bym nagrywał na zapas, ale nie zawsze mam na to chęci, ochotę i w ogóle. I wtedy jest takie bardziej na siłę wszystko się robi, wiecie, jak muszę na zapas. Jak robię na zapas, to wtedy ewentualnie mam jakiś wyjazd czy coś i wiem, że mnie nie będzie parę dni, no to muszę wtedy faktycznie to ponagrywać na zapas. Jak mam możliwość nagrania tego na bieżąco, to mimo wszystko fajnie mi jest to nagrać na bieżąco. Z jednej strony się dodatkowo budzę jakoś tam jako tako, a z drugiej strony ten, ale dużo to obsydianu w sumie będę miał z tego, bo tu będzie praktycznie stack, w sumie nawet ponad z tego jednego tutaj rządku. Ale już widzę, że będzie to strasznie dużo zajmowało. Znaczy nie, bo to będzie najdłuższy, powiedzmy, do zbudowania czy do ogarnięcia słup, z tego względu, że tutaj muszę go skopać. W każdym innym tutaj przypadku muszę dobudować ten słup, dlatego to będzie troszeczkę szybciej trwało, szybciej to będzie się budowało. No nie, no głupie, ta, głupie słowa dosłownie, no głupie słowa, nie umiem się tego wysłowić. A się piznę zaraz, no. Skup się, budź się już, kuźwa, już nie śpisz 2 godziny, stary, ogarnij dupę. Próbuję otworzyć oczy. Tak szerzej, bo kurde, mój organizm, nie wiem. Jak stoję za długo w miejscu, rusz się. Jak stoję za długo w miejscu, to mi się, nie wiem, wyłącza. Przestawia mi się kuźwa na jakiś tryb czuwania, kurde. Nie ma już spania, kurde. Nie ma już spania. Wstałeś 2 godziny temu. Ogarnij się. Ja nie po to się kuźwa nastawiał, żeby wstawać normalnie rano, teraz jak normalny człowiek, a żeby kuźwa nie wstawać po południu, to ten nie, to ten będzie kuźwa mu się chciało spać. No nie masz pania, powiedziałem, no. Kłócę się sam ze sobą teraz. Także mówię, to będzie najdłużej trwało, bo tutaj trzeba to wszystko skopać. Resztę tych słupów będzie dobudowywanych, więc będą o wiele mimo wszystko łatwiejsze do ogarnięcia, bo no potrzebuję tylko dużej ilości obsydianu. No to jak widzicie, mniej więcej kopię w takiej prędkości, nie jest to jakoś super szybko. No ale jednak, no obsydian, tak? Gdzie jeden blok się zazwyczaj wykopuje kilkadziesiąt sekund, wykopuje tutaj w przeciągu kilku sekund. Raz, dwa, trzy, jakieś 3-4 sekundy? Jakoś tak, maksymalnie. Więc jednak i tak to szybko mi idzie, no ale no mogłoby być szybciej, no. Mogło być szybciej. Dobra, lekko mi to pomogło, żebym się odmulił, chociaż chce mi się co chwilę... No co chwilę mi się ciśnie na usta normalnie, żeby ziewnąć, nie? I mówię, nie! No nie! Ja wtedy mam taką zwiechę i staram się coś powiedzieć, ale nie mogę, bo taki... Nie, mówię, nie, ziewaj, powiedziałem. O nie, Edek! Nie mam zamiaru się z tobą, kuźwa, jakoś użerać. Dostaniesz parę razy w łeb, to może ci się, kuźwa, odechce. Chodź. Nasz kuźwa. Cześć, czy on w ogóle dostaje? Bo on mi się wydaje, że nie dostaje. Bo on się teleportuje w momencie, kiedy ja go piznę. No patrz. Dobra, zaraz tam do ciebie zejdę, czekaj.
Cicho, tam muszę skopać trochę rzeczy. No endermany też są, kurde, czasami denerwujące. No, no nie chcę się na nie gapić, to się nagle popatrzę, no tak przypadkowo przejadę myszką, nagle o, popatrzyłeś się na mnie, o. No takie kuźwa, takie tempaki normalnie, no bo co, bo się krzywo popatrzysz? To co, to już problem jest? Jakiś problem masz, kuźwa, ze sobą, że ci przeszkadza, że się na ciebie patrzę, czy co? No chyba tak. Może takie, nie patrz się na mnie, bo jestem brzydki, dobra, to się będę pruł do ciebie. Mówię wam, przeromaj, no zamknij ten ryj. Ej, dyk. Nie wnerwiej mnie, dobry. Bo jesteś zamiętki, kuźwa, w tych, w nogach, kurde, żebym się do mnie przyjął. Na co? Na. A, czyli strzałami chyba nie można tak hetków atakować? Nie, trochę bez sensu. Ten w ogóle dirt mi zakosił. Kuźwa, złodziej. Gin. Jeszcze denerwuje, że jak one są podpalone, to jeszcze bardziej się teleportują, bo dostają damage i niby lecą do mnie, ale dostają damage i się teleportują. To tak jakby na przykład do wody wpadły. I to jest też przeromane, bo wtedy jeszcze trudniej z nimi walczyć. Ten miecz za bardzo nie nadaje do etku, bo się za szybko teleportują. Zazwyczaj jak ładuję w nogi, to nie powinny się jakoś super teleportować. Dobra, będzie pierwszy kuźwa. Ja pierdzie, ale to będzie długo trwało. Ja się tym nie zajmę tak do końca na odcinku, bo jak widzicie, trwa to tak długo, że ten odcinek musiałby mieć minimum 50 parę minut, a nie chcę aż takiego długiego odcinka robić. Dobra. Jestem ciekaw, jak głęboko są na przykład te słupy wbite. Bo chyba one są wbite nawet na wylot, z tego co pamiętam. Chociaż mogę się mylić, dobra. Ale mam dopiero jeden taki ten ścięty, potem będę musiał jeszcze ściąć, to będzie 3, to będzie skos i musi być skos, czyli musi być jeszcze to ścięte, to. Tu jeszcze ze 3-4 pociągi, no będę musiał to nieźle ściąć. Ale to mówię, ty no dwa dierty zabrali. Złodzieje, ten ma jeden. Kto ma drugi? Halo? Halo, złodzieje, co, przepraszam, czy to jest pana? Czy to jest pana? Przepraszam bardzo, bo ja sobie tam to postawiłem, kurde, sobie to wziąłeś, jakby to było w ogóle twoje. No i co? No, popatrzyłem się, kuźwa, na ryj tylko, no. Nawet w oczy ci nie patrzyły. Luju. Wypierdziel, powiedziałem. Gnido jedna cholerna, no. No, popatrzyłem mu się na zęby, a ten, kurde, i tak się spuł. Ja nie wiem. Dobra. Muszę tu naprawdę oświetlić całą wyspę, zanim tu będę w ogóle cokolwiek robił, bo widzę, że z etkami będę miał nie lada, kurde, tutaj problem i będę mnie denerwować. Nie wiem, jak to potem zrobię, bo po prostu, no... No etki się respią tutaj wszędzie, tak? Więc w momencie, kiedy ja zrobię tutaj cokolwiek, właśnie jakąś taką platformę czy coś, no chociaż to będzie ze szkła, więc one teoretycznie na szkle nie powinny się respić, bo moby na szkle się nie respią. Aczkolwiek może być taka sytuacja, że będę musiał nieźle tam wszystko poświetlać i dodatkowo zrobić na dwie wysokości, żeby po prostu Edek nie mógł się tam nawet zmieścić, nawet jakby się tam chciał jakoś zrespić. Także będzie z tym nie lada pierdzielenie. I zobaczmy, jak wygląda mapa. Czy zmieniło się coś w tym? Nie, nie zmieniło się. Dobra, czyli tak jak myślałem, że to jest jednak wygenerowane po prostu i nic z tym nie zrobię, bo myślałem kiedyś, że ta mapa to jest coś takiego, że jeżeli ja coś tam zmienię, to na tej mapie też się to zmieni, ale to nie jest, kuźwa, jakaś podróż do przeszłości, kurde, tylko no, za dużo się ostatnio oglądają, kurde, powrotów do przeszłości, kurde, i teraz masz pan placek, kurde, nie? Dobra. Z tymi będzie problem, są bardzo niskie te słupki, ten też zresztą, czekaj, nie patrzę się na ciebie. Ten, i które jeszcze miałem przerabiać? Czej. Ten jest dobry, te są dwa takie duże, ten jest taki duży. Ten tylko miałem przerobić. Ten jest dobry. Czyli trzy mam do pogrubienia, powiedzmy, i jeden mam do zrobienia bardziej takiego smukłego. Ale nie, patrzcie. Tam się dirt pojawił. Czekaj. Czy mi się wydaje? No pod tym, nie? Czekaj, to będzie z tej strony? Cie, bo coś mi nie pasuje. Znaczy tak, bo w sumie to jest lotu ptaka, więc jeżeli tu tak to widać, to dlatego, że tu jest też obsydian. Ale tutaj jest dirt teraz i on się jakby teraz pokazał. Cie, ja muszę zrobić test. Jak se walnę taki jakiś tutaj coś. Dobra, to jednak się tak robi.
To dobra, to mi ułatwia sprawę. Czyli dobrze myślałem. Tu jeżeli coś zmienię, to to się poprawi. Tutaj tak naprawdę nie powinno być. O, tylko powinno być teraz. Tak, i teraz jak spojrzę na mapę. O, no i o to chodziło. I teraz po prostu w momencie, kiedy ja coś tam zetnę, to będę widział, czy to jest dobre. Bo będę widział to od razu tutaj podgląd z lotu ptaka, tak? Nie będę musiał jakoś tam super sprawdzać. To jest dobre. No czyli dobrze pamiętałem, bo coś mi się kurde tak... Tak mi się coś tak kojarzyło, ale że było od góry, a tutaj był obsydian, to pokazywało, że tutaj dalej jest... Nic się nie zmieniło. Dobrze ten dirt zostawiłem, właśnie to dzięki temu dirtowi tutaj ogarnąłem, o co chodzi. No i w sumie tam crafting widać. Ten taki pikselek, taki brązowy, to jest właśnie crafting, który tam stoi. Faktycznie, no. Dobra, no to mówię, to ułatwia sprawę, to jest bardzo dobre, czyli mówię, mam 3 do pogrubienia, ten z żelazną tą obwódką, ten wąski i ten żelazną obwódką, plus ten trzeba ściąć jeszcze, to będzie tutaj, mówię, raz, dwa, trzy, to mam już 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 20, kurde, 20 parę tych chyba trzeba ściąć tutaj, dobrze mówię? Bo tu musi być taki skos, ale taki skos mocny, nie? To tam jest na 2 na skos, jest 3, czyli będzie 3, 2... Nie, dobra, nie słuchajcie mnie, bo ja coś zaczynam dziwnie liczyć. Sam już nie wiem, co ja liczę. Tak, no i będzie trzeba się wybrać oczywiście do End City znowu, tylko tym razem wezmę sobie totem, żeby kurde w razie nawet jak zginę, żebym po prostu nie zginął tak naprawdę, tylko żeby mi to życie uratowało, bo mam jeszcze jeden totem. No i ewentualnie będzie trzeba się kurde znowu gdzieś przejść do Woodland Mansion i to będzie na tyle trudne, że ostatni Woodland Mansion był bardzo daleko i no i po prostu znaleźć kolejny. No to będę musiał przemierzyć tam 10 tysięcy coś kratek minimum, żeby po prostu znaleźć taką tą świątynkę. No nawet jeżeli to będzie w Netherze, to i tak będę miał sporą po prostu drogę do przejścia. Na szczęście, jeżeli będę miał dużo fajerwerek, to nawet będę mógł sobie przelatywać przez jakieś tam jeziora, morza lawy, więc myślę, że jakoś to mimo wszystko ogarnę, nie będzie to jakoś złe. Ale że mamy już trochę tego obsydianu, to ja bym się zajął troszeczkę tutaj przerobieniem chociaż tej jednej wieżyczki, tylko nie tej, tylko która to będzie? Tamta. To będzie tamta. Na grubo się, żeby wiecie, żeby tak zrobić. I wtedy ja będę widział, czy jest dobrze, bo ona musi mieć... Ona jest teraz na 3 na 3 na 3 na 3 jakby tak zrobiona. I musi być jeszcze pogrubiona i ten skos musi być zrobiony, więc całkiem sporo ją muszę pogrubić. A że mamy trochę obsydianu, to zrobimy, ale zrobimy samą jej podstawkę. Czyli pierwsze co zrobimy, to wykopiemy sobie tutaj po prostu endstone'a, tak żeby nam nie przeszkadzał. Mhm. I teraz zrobimy właśnie tego obsydiana tutaj, czyli zrobimy to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Mhm. Wtedy to był jeden skos. Czyli musimy to jeszcze dalej zrobić. O. O. Okej. I teraz będzie tutaj w ten sposób. I to powinno być dobre. Teraz to zobaczymy na mapce, jak to będzie wyglądać. O, tu jeszcze se zabuduję to. Tak po prostu, żeby tak nie wisiało i... Proszę bardzo. I teraz mamy identyczny... A nie, czekaj, zrąbałem. Bo to ma być takie samo jak tamte mniejsze. Czyli na jeden skos. Dobra, czyli ja to znowu zdupiłem. Dobra, nieważne, na szczęście to mogę szybko poprawić. To sama podstawka, także nic się nie stało, nic się nie stało. Tutaj trzeba to ściąć. I tu będzie tylko o tą jedną grubość, powiedzmy, zrobiony ten słup. A go potem po prostu będę dorobił. Na razie chcę tak jakby bardziej zaplanować, co mam zrobić, bo tutaj pierwszym krokiem będzie, powiedzmy, to. Jeżeli będę miał już gotowe te słupy i będą one na tej odpowiedniej jednolitej wysokości, będzie można je połączyć jakimś takim śmiesznym krągiem, myślę, kręgiem chyba, u góry. Jakiś właśnie ze światełek, jakiś coś takiego, żeby po prostu jakoś to, myślę, fajnie wygląda, taka aureola trochę będzie.
Potem się na środku jakby zrobi, na środku jakby ich wysokości zrobi się taki, taki okrąg ze szkła jakby, żeby można było sobie jakby przechodzić z wieżyczki na wieżyczkę. Czekaj, a tu jeszcze. Z wieżyczki na wieżyczkę, żeby można było sobie przechodzić, no i gdzieś tutaj po prostu niżej będzie zrobiona reszta, czyli po prostu będzie tutaj wyrównany teren, będzie jakaś podłoga inna, myślę, zrobiona. Będzie jakieś przejście do tego portalu, myślę, że jakoś tak zrobione, wiecie, że jakieś będą ozdoby czy coś, będzie na środku ten portal po prostu, czyli to będzie coś ala taka, powiedzmy, baza, coś ala taka świątynia, trochę endu, takie coś na takiej zasadzie. No, dobra, to jest teraz takie samo, tamto, teraz tylko jeszcze to pogrubić, i to ściąć i będzie ok. Zobaczmy to, bo tutaj przede wszystkim muszę usunąć te żelastwa, bo one mi strasznie przeszkadzają. Dobra, tutaj trzeba usunąć te żelastwa, bo one mi tutaj przeszkadzają i na mapie to tak wygląda, że to jest bardzo, bardzo inne. No. Jest, dobra. Hapsasa. Ścinamy to. Okej. I teraz oczywiście pogrubiamy to. Edex, spierdzielaj mi z drogi, bo ja tu buduję. Poszedź stąd, powiedziałem. Dobrze, Edki nie mogą podnosić obsydianu, bym się zdenerwował. Czekaj. To za dużo. Tu ma być jeden skos i tu ma być tak, i tu ma być tak, bo tutaj, no. To tak z górki jest, ale to nieważne. Dobra, skos, cyk, skos. Mamy to i jeszcze tamto jedno, tak żeby po prostu sobie zrobić obraz, jak to będzie wyglądało, wiecie, tak teoretycznie, jak to będzie wyglądało, nie? I myślę, że to będzie wyglądało dobrze, bo jak będą to takie w miarę jednolite, w sensie te po bokach będą jednolite i te naprzeciwko siebie będą jednolite, to będzie to wyglądało spoko i zawsze wtedy te takie cztery główne, największe, będą miały jakieś takie, powiedzmy, główne przejście, bo w sumie patrząc na to, że z jednej strony od portalu mam tutaj przejście, I tam mam moją ekspiarkę. Tutaj też jest ten portal, który będzie trzeba po prostu jakoś zrobić tutaj ścieżkę do tego portalu. No to powiedzmy, że tutaj jakoś, czekajcie, dobrze? Nie. A, bo to jest tą stronę. No dobra, to nic nie zrobię. A czy nie, dobra, bo tu będzie taki główny mostek jakby przez te dwa główne, te ło. Ty tam, Edki na górze są. O, rąbane się przeteleportowały. No właśnie o tym mówię, będzie z tym problem, ale myślę, że jak będą oświetlone, to się tam nie zrespią tak same z siebie. A ewentualnie mogą się tam przeteleportować. Ale to też jakoś tak zrobię, żeby tam była wysokość ewentualnie 2,5 bloka, żeby one właśnie nie mogły się tam teleportować i ewentualnie da się tam jakieś zabezpieczenia przed tym, że nawet jakby się teleportowały, czyli na przykład właśnie da się tam magma bloki, tak, żeby damage zadawały, jakby by chciały tam ewentualnie sobie wejść, tak jak to mam zresztą na swojej ekspiarce i myślę, że będzie spoczko. A, bo ja tu się podbudowałem headstone, coś mi tak nie pasowało, że tak nagle zacząłem czym innym się podbudowywać, myślę, o co chodzi w ogóle. Oh, ale trochę się odmuliłem, to jest dobra. Teraz cyk. O, mamy to. I teraz mamy wszystkie w tym momencie jednolite, poza tym jednym, który muszę jeszcze tutaj ściąć. I tak, mógłbym się bawić w ten sposób, żeby zrobić wszystkie jednakowe. I może to przemyślę faktycznie, czemu by nie, bo wtedy bym miał w sumie obsydian na resztę, ale to muszę się tym zająć, powiedzmy, sam, bo jak widzicie, no będzie to mimo wszystko trwało długo, tak, kopanie obsydianu nie jest niczym szybkim, więc jak zrobię te wszystkie słupy i dam na odpowiednią wysokość i zrobię ewentualnie jakiś pierwszy okrąg czy coś w tym stylu, to zobaczymy co dalej, bo to samo w sobie jest okręgiem i będę musiał zobaczyć, jako to mam mniej więcej średnicę, żeby ogarnąć sobie okrąg o takiej średnicy, który powinien wtedy fajnie ze sobą współgrać. Mam nadzieję, że mi się to uda i wtedy to by musiało być tak, że będzie podłączone, nie wiem, czy nie rozumiecie pewnie, o czym do was mówię, że tak jak mamy tutaj trzy grubości,
to pierwszy okrąg by był o średnicy takiej, żeby się łączył zawsze z tą wewnętrzną ścianką, tak? Czyli tu jest to, właśnie jak to będzie tutaj? Jest tak, tu jest tak, a tu będzie od skosu wtedy i tutaj będzie do tej ścianki wewnętrznej. I znowu skos wewnętrzna, wiadomo. A drugi okrąg musiałby być tam 2-3 razy szerszy, znaczy w sensie o 2-3 kratki szerszy jakby, i będzie się łączył z tą zewnętrzną kratką, przez co będę miał taki potrójny, fajny, mam nadzieję, okrąg, który po prostu będzie mi robił za taki właśnie mostek i... No i zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś mój ten plan tutaj wypali i jakoś to będę mógł fajnie ogarnąć. No będzie roboty tutaj na pewno z... rozpłaszczaniem tego terenu, z jego oświetlaniem później, tak, bo tutaj tak jak mam oświetlone, tak powinienem mieć tutaj, będę miał wtedy spokój z etkami na razie. Moja ekspiarka też się dzięki temu troszeczkę wzmocni, powiedzmy. No i zobaczymy, jak to ogólnie będzie wyglądało. Tak więc powiedzmy, pierwsza rzecz, którą teraz będę na pewno robił, to ogarnianie tych wszystkich właśnie słupów, które chyba jednak właśnie postaram się, no poświęcę trochę więcej czasu, postaram się po prostu je zrobić całkiem jednolite. Będą wszystkie w tej samej grubości i tej samej wysokości, wtedy myślę, że będzie spoko, bo ten portal ewidentnie jest na środku. Jeszcze to sprawdzę, ale wydaje mi się, że jest ewidentnie na środku. Mam nadzieję, że jakoś się super nie będzie przesuwał, chociaż tak jak patrzę na to teraz, to wydaje mi się, że on jest jeden albo dwa piksele za bardzo w jedną stronę, więc mam nadzieję, że to jest tylko takie moje tutaj złudzenie optyczne i tak naprawdę nie jest. No nic, policzę sobie wszystkie piksele i zobaczymy. Także jak to będzie na tyle, ja się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pamiętajcie, że odcinki codziennie o 13:30 i to tyle, zobaczymy, jak mi przejdzie, powiedzmy, moja budowla Endu, więc następnym razem, jeżeli zrobię to wszystko, co chcę tutaj zrobić, no to będziemy ewentualnie to kontynuować, ewentualnie dzisiaj przejdziemy, zrobimy coś, zobaczymy. Będzie trzeba jakąś przygodę pierdyknąć właśnie młode, może żeby znaleźć Woodland Mansion, nie wiem jak to zrobimy, ale jakoś to będzie trzeba zrobić, no. Tak więc to tyle ode mnie, trzymajcie się, no i cześć.